Cześć, siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Bycia Pro, epizod 5, 6. Jakoś takoż. Słuchajcie, aktualizując moje biodro, jest dużo, dużo lepiej, jest ogromna poprawa, jestem w stanie jakoś tam w miarę zrównicznie podnieść i tak dalej. Nadal odczuwam dyskomfort, ale no to jest dopiero poniedziałek, tak? Tamten materiał nagrywałem dla Was w piątek. Na dobrą sprawę minęły 2 dni, czyli weekend i dopiero od wczoraj też biorę taki przeciwzapalny typowy. Także no jestem dobrej myśli, zobaczymy jak to będzie w środę wyglądało. Ale na pewno w tym tygodniu troszeczkę roszat, jeśli chodzi o ten ostatni tydzień z tego bloku. Bo nawet dzisiejszy trening, planowo idziemy sobie wyciskanko. Chcemy pójść te 190x3 prawdopodobnie. Zobaczymy ogólnie, jak będę się czuł pod ławką, ale no, to planowo Larseny w tym multigribie planowo i później już troszeczkę więcej zabawy. Z takiego tytułu, że muszę zrobić na pewno coś na plecy, coś na naramienny przedni, na tylny akton naramiennego. No i z 2 ćwiczenia chciałbym zrobić też takie rehabowe, unilateralne. To co też zaobserwowałem, jest ogromna różnica między, jest dysbalans po prostu mięśniowy między lewą a prawą nogą. No już dłuższy czas musiałem siadać na tą prawą stronę, bo powiem Wam, że udo prawe ma 78 cm bodajże, lewe udo ma 74-75, 74,5 chyba. Także to jest naprawdę spora różnica. Łydka tak samo, łydka ma 51 prawa, lewa ma 46,5. To jest bardzo duża różnica. Jeśli ktoś tam ogarnia, to jest naprawdę, to jest duża różnica. I muszę to jak najszybciej wyrównać, szczególnie teraz w tych przygotowaniach. Dlatego też będę robił taki patent, że tą prawą nogę będę starał się mocno odciążać, jakby tej pracy wykonywać mniej, z jedną, może 2 serie nawet mniej, na przykład na dane ćwiczenie na prawą nogę. Wszystkie ćwiczenia, jakie będę wykonywał akcesoryjne, będę wykonywał unilateralnie, żeby jak najszybciej w przeciągu, mam nadzieję, o jakieś 4-5 tygodni przynajmniej wrócić do takiego dysbalansu typu 2 cm, nie? Bo około centymetra to jest, powiedzmy, taki margines, że jest ok, no bo zazwyczaj jeśli ktoś jest praworęczny, prawonożny, to ta jedna strona jest troszeczkę większa, ale siłowo najczęściej jest, nie, dysbalansu siłowego nie ma, jest ten balans tylko minimalny, mięśniowy może być, a powiedzmy, no jeśli to już się robi powyżej 3 centów, no to już ten balans siłowy również jest na pewno zaburzony. Dlatego też chcę jak najszybciej wrócić do tego, żeby przynajmniej tutaj dobić do jakichś 76-7 w udzie i z 49 w łydce, nie? Żeby to się wyrównało, bo po prostu przy takich ćwiczeniach jak przysiad czy martwy ciąg będzie to dawało po sobie znać i to, że będę po prostu pchał wszystko prawą stroną, no nie wszystko, no większą po prostu, większy procent będę pchał prawą stroną, nie? Tyle. Widzimy się przy siadanku. Witam Was przy śniadanku. Śniadanku klasyka, w stosunku mnie najczęściej to wyblatują tosty, jak nie tosty, no to zwykłe kanapeczki po prostu z sałatą, z jakimiś warzywkami, szyneczką, chudą, jajeczkiem. I to jest tyle, nie kombinuję. Najczęściej nie lubię jeść słodkich śniadań, czasami jakąś fazę mam na jakieś naleśniki, no ale no to tam powiedzmy raz w tygodniu dajmy na to. Dlatego też śniadanka zawsze słone, no i w takiej kolorowej, że tak powiem, wersji. Gdzieś tutaj macie, wrzucam Wam makro tego śniadania. Kalorii nie zabierze, bo jak pamiętam dobrze 700-800 kalorii. Przedtreningowo stosunkowo lekkie, niedużo fatu, bo tutaj jest chyba 10 gramów fatu, 15, coś takiego. I staram się po prostu przedtreningowo też nie przekraczać tych 20-25 gramów tłuszczy. Bo później się czuję na treningu taki, wiecie, ciężki. No ale życie też wyciskanie, nie jakieś siady, no to ogólnie jak mam takie lżejsze treningi, to mogę sobie pozwalać na trochę większą podaż tego tłuszczu niżeli przed takimi siadami czy przedciągami, bo przed ciągami lubię, czy przed siadami, dużą ilość węgli, nie? Dużą ilość węgli sobie załatować bez tego fatu i też żeby to szybko nie siedziało na tych bebechach, a mniej też białeczka. No tyle, zajadamy i myślę, że widzimy się na treningu, bo mamy godzinkę 10:05. Za godzinkę będziemy już na treningu. Ja jeszcze najpierw sobie popracuję z godzinkę, bo Klaudia ma tam treningi perso i od 12 lecimy z
Dobra, i po śniadanku jeszcze okłamałem was, że widzimy się na siłowni. Suplementacja poranna. Tutaj leci Adek z takiego tytułu, że skończyła mi się witamina D3. Tutaj wezmę sobie dwie tableteczki. I zawsze staram się tą suplementację robić jakby po śniadaniu. Sorki. Z takiego tytułu, że później w ciągu dnia mogę zapomnieć. A ważne jest, żebym nie zapominał. Dalej z podstaw i teraz zwiększone dawki też Omega 3. Jako, że wiecie z wcześniejszego materiału, że no mam ten stan zapalny. Generalnie powiem wam, że jest już o niebo lepiej. Kupiłem jeszcze w aptece sobie jakieś tam, babka mi poleczyła właśnie na tego typu stany zapalne lek. Również go stosuję i co? Go biorę przez od wczoraj w sumie. Bo wczoraj dopiero udało mi się podjechać do niego, po niego. No i zobaczymy. Dzisiaj jeszcze też fizjo. I zobaczymy co dalej. Dobra, bo będzie to zbyt długo zanim ja będę łykał, bo ja łykam jak pipka zamiast wszystko naraz, to kurwa pojedynczo. Omega 3. Adek, słuchajcie, Adek B-kompleks, ale tu zostawię dla Klaudii jedną tabletkę, została ostatnia też i musimy złożyć zamówienie, ale ogólnie B-kompleksu rzucam również. Z porannych to chyba byłoby w sumie suplementacji na tyle. No później wam pokażę jeszcze wieczorną suplementację, nie? Wieczorną suplementację, no bo z rana to w sumie wszystko, a później wam na wieczór pokażę resztę. Okej, okay, przyniosłem się tutaj, bo tam na dupka muzyka, te trenujemy w dobre. Widzieliście serię główną, 193 ruch uciekł. Uciekł dlaczego? Bo zdobyłem pierwszy. Dla spostrzegawczych opuściłem za bardzo na klatkę. Nabuzowany, wiecie, szura, bura, szufko, dwura. Taki nabuzowany, że spierdoliłem pierwsze powtórzenie i już bardzo dużo siły mi to odebrało ogólnie. Bo zamiast wcisnąć sobie ładnie tak, to ja zszedłem i poleciałem tak, nie? I wcisnąłem wszystko w ten sposób. Bo sztanga dobre 3 cm za blisko szyi poszła. No i sił zabrakło. Może bym ten trzeci dopnął, ale nie chciałem ryzykować, dlatego Klaudii kazałem zabrać, bo i tak to takie powtórzenie z dupy. Także dwa powtórzenia, że tak powiem, sobie zaliczam. Na ten etap, że jest dobrze. Średnio dobrze, powiedzmy tak, no bo myślę, że jakieś 205
205-202,5 kg teraz na strzał, na zaliczenie bym zrobił, do zawodów jeszcze sporo czasu. No ważę to sporo mniej, nie ukrywajmy, ja 220 ciskałem, ważył 140 kg, teraz ważę 117. No i wycisnę powiedzmy to jakieś 15 kg mniej, a jestem lżejszy o 20 parę kilogramów. Dopiero wchodzę w jakiekolwiek obroty, co do tych suplementacji lepszej, to dopiero zrobiłem dwa zastrzyki sobie, słuchajcie, z deki. Deki wrzuciłem 250 mg tygodniowo, czyli 125 mg na strzał w tygodniu. Dopiero dwa zastrzyki, także ta deka dopiero się wkręci, myślę, za jakieś 2-3 tygodnie powoli zacznie się fajnie wkręcać. I wtedy będzie największy efekt, bo ta deka na mnie najlepiej działa. Kurde, no średnio jestem zadowolony, bo i to biodro, i tutaj chociaż ta trójka mogła siąść, no ale bywa i tak, dlatego pokazuję wam wszystko. Nie jest źle, mogłoby być lepiej, ale no cóż, tak jak mówiłem też na początku o materiału, że po prostu Teo będzie troszeczkę zmodyfikowany planik, teraz zrobimy Larseny. Normalnie mam 3 serie piątek, ale jako że to jest ostatni tydzień tego bloku, później zmienia, mam ogromne kurwa rozkminy, jaki plan rozpisać, jak to ugryźć, generalnie z tym biodrem. Dlatego też dzisiaj zrobię sobie troszeczkę taką rampą. Zrobię pierwszą serię pewnie na 5, teraz 130, później coś dołożę, może jakaś trójka, może na jakiś większy ciężar wejdziemy, żeby dać fajny bodziec. Już troszeczkę tam objętość nawet sobie zmniejszyć w tym tygodniu i przyszły tydzień cały odpoczynkowy, nie? No ale o tym później. W roli wyjaśnienia wracamy do treningu, działamy. I tyle. Thank you.
Dobra, szybko info, zakończyliśmy górę, jeśli chodzi o trening, tylko na końcu jeszcze triceps wam dogram, bo będzie triceps grany. Przechodzimy do treningu dołu, takiego bardziej rehab, nawet nie rehab, po prostu unilateralnie muszę poprawić dysproporcje. Pudding proteinowy z Lidla, bodajże jeszcze mi został 50 gramów ananasa i 20 gramów masła orzechowego. Taki doładowanie węglowodanowe. Chyba tyle. Trening mi wyprął, długi był dzisiaj, ale sporo ćwiczonek zrobione. Także tak, jem, później raczej lecę do fizjo. No i my się będziemy widzieć raczej już w domu, przy kolacji. No i jeszcze będę musiał też popracować, czyli poniedziałek, nie? No, zabieram się za jedzenie, widzimy się później. Moi drodzy, jesteśmy przy kolacji. Spaghettioni z makaronem Makłowicza. Nie no, generalnie co, mięso mielone chude z łopatki wieprzowej, 300 gramów, jakaś tam passata, tam jakaś inna. Tam Klaudia mi ten, to trochę więcej tam kalorii ma, ale tu oczywiście screenika wam wrzucam. 100 gramów makaronu, sos czosnkowy jest zrobiony, proszę ja was, z jogurtu naturalnego, czosnek, oregano i to jest tyle, bez dodatku majonezu. No i tak to wygląda, tak te posiłki wyglądają, kaloryczność widzicie tutaj, no chyba, że coś jeszcze zjemy gdzieś do filmu jakieś, ale nie, chyba nie. Dzisiaj chyba sobie odpuścimy jakieś tam chrupeczki, bo wczoraj były grane przedtreningowo, ale to i tak te chrupki mają nam 200 kalorii na całą paczkę, czyli na pół jak jemy, to wiecie, to jest całe nic. Także tych kalorii wydaje mi się, że tego nie podliczyłem, wydaje mi się, że nie ma jakoś turbo dużo. Na dzień dzisiejszy, ogólnie do końca tego tygodnia akurat chcę przytrzymać troszeczkę niższe kalorie, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie z wagą w sobotę. I tak, no i tutaj też chyba z tego miejsca zakończę po prostu materiał, chociaż miałem jeszcze wam wrzucić suplementację wieczorną, to wrzucę wam jeszcze tą suplementację. To się nie żegnam, widzimy się przy suplementacji wieczornej, zobaczcie, co łykam przed snem. I tak, no i tutaj jeszcze herbatka jest, oczywiście, jak na zimowy klimat przystaje. No, zabieram się za jedzenie, a my widzimy się w następnym ujęciu. Okej, okay, jesteśmy przed pójściem spać, mamy godzinę 23.30 i zaraz. Zaraz pójdę po picie i sobie ją zażyję, te suplementy, bo nie wziąłem picia. Okej, okay, co suplementuję na noc, moi drodzy? Melatoninka, dwie tableteczki lecą. Generalnie w takim okresie, gdzie teraz miałem tej objętości dosyć sporo, no ciężki okres bloku, bo jakby nie patrzeć, musiałem wrócić do jakiejkolwiek siły, musiałem nabudować i wrócić do tego przynajmniej w jakimś stopniu, co było powiedzmy wcześniej. Tego mięcha nabudować, dlatego objętość też była duża. Blok był bardzo ciężki. Przez 5 tygodni udawało się wszystko robić fajnie. No wiadomo, w 5 tygodniu nieszczęsny wypadek z tym biodrem. Ten 6 tydzień no już odczuwam na gnatach i ogólnie, że ten tydzień już daje mi popalić. Dlatego on już jest taki troszkę lżejszy pod względem jakichś tam wielkich objętości. I tą objętość jakby ucinam, a no liczę, że po prostu no w środę sobie zrobię właśnie coś na górę ciała i dalej rehab. Spróbuję sobie te siady i ciągi jakieś lekkie zrobić. To ogram raczej wam na Instagrama, także zapraszam serdecznie do obserwowania na Instagramie.
I tam to wszystko pokażę. A jeśli chodzi o o piątek, no to się okaże. Prawdopodobnie no, nagrywamy to na KFD. Zobaczymy, co wyjdzie, to wyjdzie. Też nie chcę szaleć. Tak jak będę czuł, tak zrobię danego dnia. Liczę, że będzie dobrze. Druga suplementacja to jest ashwagandha. Również lecą dwie tabletki. W tym okresie jeszcze nie wrzucam, ale w okresie późniejszym prawdopodobnie wrzucę sobie jeszcze tabletkę jedną potreningowo stricte. To jest to. No i moi drodzy, oczywiście w tym teraz jeszcze okresie, zwłaszcza jak muszę tu zmagać się z tą kontuzją BPC 157. Teraz biorę sobie przez ten okres tygodnia trzy tabletki. Jedną tabletkę rano, o której zapomniałem Wam powiedzieć, ale nadczo bez przed posiłkiem i teraz na wieczór dwie tabletki. Później w trakcie po prostu przygotowań będę brał dwie tabletki na wieczór i tyle. Także to jest taki mój stack przedtreningowy. Czasami jak nie zapomnę, to dorzucę też cynk na wieczór, jedną tabletkę, ale to jak mi się nie zapomni, a jeszcze właśnie bym zapomniał, dwie tabletki magnezu również na wieczór. Generalnie po tym staku zajebiście dobrze mi się śpi i czuję się rano bardzo wyspany. Nawet jak tam prześpię powiedzmy te 6-7 godzin, to naprawdę czuję się super pod względem takiego wyspania. Jeden sen mam głęboki po takim zestawie. I jeśli ktoś chce, może sobie właśnie wypróbować nawet. Ja bym polecał nawet taki stack po prostu. Jeśli macie problem ze snem, z zaśnięciem, z głębokim snem, no to naprawdę, no na mnie przynajmniej robi to bardzo fajną robotę. I polecam sobie to wytestować, także ja to sobie zaraz wezmę. I tyle na ten moment takiej suplementacji. Dodatkowo tego, co Wam nie ogrywałem, no to jeszcze BPC 157 od jutra sobie, bo dzisiaj miałem to zrobić, znowu zapomniałem. Od jutra, poczekajcie chwilę, ale nie mam tutaj, widzę, chyba nie będzie. No nie. BPC z Olsagenu iniekcyjne również będzie wchodziło do gry od jutra. Do piątku prawdopodobnie dalej nie będę brał, no bo nie będzie sensu, ale do piątku takie zwiększone dawki sobie zapodam. Suplementacji lepszej, no to aktualnie leci testosteron 400-450 mg tygodniowo, deka 250 mg tygodniowo i to w sumie tyle. I na ten moment nic nie będę dokładał do samego ABS-u, nie dokładam nic już ze środków. Jedynie co zrobię, no to dołożę oczywiście środek oralny w trakcie piku, ale o tym też się dowiecie na bieżąco. Tyle w tym materiale. Dziękuję ślicznie, kto dotrwał do samego końca. Pozdrawiam serdecznie. Widać, że jesteś wiernym widzem, ale ja to same, bo nawet jak oglądam kogoś, kogo lubię oglądać, przeklikuję. Dlatego później się dziwię, czemu są takie komentarze typu, a jaka waga teraz i tak dalej. Waga na dzień dzisiejszy, na sam koniec jeszcze powiem, 117-118 kg. Ważyłem się to tydzień temu, dlatego mówię to Wam sprzed tygodnia. Może to być pół kilo więcej, nie wiem, ale ważę się raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Następna waga dopiero będę miał teraz sobie w sobotę, się zważę. Zobaczymy, czy coś tam ruszyło lekko w górę, czy też nie. Kalorykę widzieliście, jak jem na dzień dzisiejszy. Prawdopodobnie też będzie to zmienne, bo raczej zwrócę do czterech posiłków, żeby te posiłki były trochę mniejsze. Bo dzisiaj na przykład już powiem Wam, że czuję na bebechu, że siedzi to. Mam taki wydęty troszkę brzuch już na sam wieczór. I tyle. I chyba tyle. No. Widzimy się w następnym materiale. Myślę, że już w tym tygodniu materiału nie będzie, ale w następnym tygodniu materiał zapewne deloadowy z opisem nowego planu, jak to wszystko będzie wyglądało, no i pewnie z opowiastką o tym, czy udało się to biodro w jakikolwiek sposób naprawić. Tyle w temacie, dzięki, że jesteście i lecimy po tą więcej niż tonę.